Ja myślę, że jeżeli mógłbym, pani burmistrz mi pozwoli, to byśmy przeszli do referatu wprowadzającego. Poprosiłbym pana doktora Olafa Brygmana o wystąpienie na temat rolnicy i rolnictwo wielkopolskiej pracy organicznej XIX wieku. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Mam nadzieję, że jestem dobrze słyszalny tutaj na forum. No, chciałbym podziękować przede wszystkim za zaproszenie na tą bardzo interesującą konferencję. A że będzie interesująca, no to już też ta ciepła książka, którą pokazywano, o tym świadczy, gdyż jest to na pewno dzieło, które no, w jakiś sposób zaznaczy się tutaj w rozwoju przynajmniej regionalnej wielkopolskiej historiografii. Proszę Państwa, no oczywiście praca organiczna jest pewnego rodzaju fenomenem, to nie ulega wątpliwości, fenomenem nie tylko w skali Polski, ale w skali międzynarodowej. Ta współpraca różnych warstw, która trwała przez no, dobre 100 lat, ja zawsze mówię, że to jest dłuższy niż tylko, dłuższy proces niż tylko od lat tam 30. wieku XIX po upadku powstania listopadowego i do I wojny światowej, czy do powstania wielkopolskiego, ale również 20-lecie międzywojenne, to również była no, kontynuacja pracy organicznej. Natomiast no, kwestia rolnictwa, tak? Kwestia rolnictwa i pracy organicznej, tak można powiedzieć specjalnie, że badacze tego zjawiska no nie wchodzili w takie może szczegóły. Przeważnie koncentrowano się na biografiach tych najwybitniejszych organiczników, którzy no, swoją działalnością najbardziej się w jakiś sposób zaznaczyli w tej idei, w ruchu lub jakimiś konkretnymi inicjatywami. Natomiast to oczywiście rolnictwo musiało odgrywać pracę organicznej. Kwestia rolnictwa, ale również problemów wsi. Tak, problemu wsi i jego mieszkańców, i to nie tylko mieszkańców tych, którzy no, wchodzili dopiero w naród, czyli mam na myśli no, klasę włościańską, ale również no, no, elity. To wszystko znajdowało się w zainteresowaniach organiczników, a zresztą te elity ziemiańskie no, stały na czele tego ruchu. Tak? Dopiero jeżeli byśmy analizowali, kto był organicznikiem, szczególnie w tym początkowym okresie, no to była oczywiście, to było głównie ziemiaństwo, później oczywiście mieszczaństwo, inteligencja i tak dalej. Rozważając kwestie również pracy organicznej i kwestie miejsca, gdzie ona się rozwinęła, czyli Wielkopolski, no to musimy spojrzeć na to, na specyfikę taką ekonomiczną Wielkopolski wieku XIX, czyli musimy wziąć pod uwagę to, że to był rejon jednak rolniczy przede wszystkim. To się nawet pogłębiało, można by powiedzieć, po zjednoczeniu Niemiec, kiedy to już nie tylko dla państwa pruskiego, ale dla całych zjednoczonych Niemiec, ta Wielkopolska była tym zapleczem rolniczym. Czyli była to specyfika Wielkopolski na tle państwa pruskiego, państwa, które no, było państwem zaborczym, ale również ta specyfika rolnictwa w Wielkopolsce no, znacznie się różniła od rolnictwa czy specyfiki rolnictwa w pozostałych dwóch zaborach, czyli w zaborze rosyjskim i w zaborze austriackim. Na jakiej podstawie, proszę Państwa, tutaj chciałbym Państwu przedstawić to, są kwestie rolnictwa i roli rolnictwa i rolników w wielkopolskiej pracy organicznej. Na podstawie takich dwóch analiz można by powiedzieć. Jedna to jest taka troszkę statystyczna, dotycząca życiorysów wielkopolskich organiczników, a druga to jakieś konkretne już enuncjacje prasowe, które były drukowane w połowie wieku XIX, czyli na 20 mniej więcej lat przed otwarciem szkoły imieniem Haliny, ale w tych artykułach, które były w specyficznym okresie drukowane, bo jest to okres Wiosny Ludów, chodzi o Gazetę Polską, która tutaj się ukazywała w latach 1848-1850-51, w której zresztą drukowali, tak, no wydawcą był Cegielski, no to akurat nam się kojarzy bardziej z rozwojem przemysłu, no ale tutaj nie możemy tego oczywiście rozgraniczać, drukowali organicznicy. Tutaj liczba tych zresztą często niepodpisanych działaczy, których kojarzymy z pracą organiczną, była bardzo duża. I co oni na ten temat pisali? Zacząć by można, proszę Państwa, tego, czym była ta praca organiczna. Tu już pan dyrektor Maćkowiak po części i moi przedmówcy otwierający konferencję o tym wspominali. Natomiast tu warto zacytować po prostu Karola Marcinkowskiego, który stwierdził, no to jest on zmarł w 1840
2006 roku, czyli to też jest okres wcześniejszy. Natomiast ta główna idea tutaj chyba w takim krótkim cytacie jest najlepiej zawarta. Zaniechajmy liczyć na oręż, na zbrojne powstania, na pomoc obcych mocarstw i ludów. A natomiast liczmy na siebie samych, kształćmy się na wszystkich polach, pracujmy nie tylko w zawodach naukowych, ale także w handlu, przemyśle, rękodzielnictwie, stwórzmy stan średni, usiłujmy podnieść się moralnie, ekonomicznie, a w ten czas z nami się liczyć będą. Proszę Państwa, to jest taka idea. Tutaj akurat o rolnictwie nic nie ma mowy, natomiast Wielkopolska była krainą rolniczą. Tak? Tutaj wystarczy, proszę Państwa, przytoczyć takie dane, jak zmieniała się stosunkowo niedużo w ciągu wieku XIX, zmieniała się ta struktura społeczna i demograficzna Wielkopolski przez około 100 lat. W 1810 roku zaledwie 25% mieszkańców mieszkało w miejscowościach posiadających prawa miejskie. Zresztą trzeba pamiętać, że niektóre z tych miejscowości ulegały wówczas, można powiedzieć, pewnego rodzaju takiej degradacji i część tej ludności to też była ludność zajmująca się rolnictwem. W 1831 roku ten odsetek wzrósł do 28%, a jeszcze na początku wieku XX ponad 65%, proszę Państwa, mieszkańców Wielkopolski mieszkała na wsi. Oczywiście, jeżeli ktoś mieszkał na wsi, nie musimy tego od razu kojarzyć z zajęciami rolniczymi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że oprócz jakiegoś drobnego rzemiosła, jakiejś warstwy inteligenckiej, nauczycieli, chociaż to akurat w okresie późniejszym to raczej trudno tutaj szukać Polaków nauczycieli, no to większość tej ludności to była ludność zajmująca się rolnictwem. No była to też, proszę Państwa, oczywiście wpływ na to, że to rolnictwo w tej pracy organicznej musiało odgrywać dużą rolę. No miała również polityka zaborcy, który to co już mówiłem wcześniej, no dążył do tego, żeby ten rejon był raczej rejonem rolniczym, czyli nie ułatwiał tutaj rozwoju jakichś innych gałęzi wytwórczości, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast, proszę Państwa, przechodząc do tej pierwszej takiej analizy, to ilu tych rolników wśród tych organiczników było? No ja przeprowadziłem kiedyś taką próbę analizy ilościowej. Dotyczyła ona, została ona opracowana na podstawie Wielkopolskiego Słownika Biograficznego, wydanego w 80. latach, w 1981 roku. Na pewno źródło nieidealne, wielu tam organiczników brakuje. W wielu życiorysach, szczególnie z tego okresu późniejszego, są tam luki. Jeżeli mówimy o organicznikach, którzy związani już byli z tym okresem dwudziestowiecznym, z okresem I wojny światowej, no to tam na przykład zawsze brakuje jakichś informacji na temat ich udziału w wojnie polsko-bolszewickiej. Niektóre osoby zresztą były w okresie późniejszym związane z ruchem narodowym, więc tutaj również to raczej w tych czasach nie ułatwiało. Natomiast pewne jest to źródło opracowane przez wybitnych historyków, no tu redaktorami byli profesor Topolski, profesor Gąsiorowski. Jest to źródło bardzo solidne i zawierające takie właśnie informacje, które pozwalają lokalizować, by można powiedzieć, osoby związane z pracą organiczną. I tutaj na samym wstępie można powiedzieć, że no można w pochodzenie tych osób, tak, społeczne, no to na tej podstawie badań, no to tam kilkaset nazwisk się znajduje osób, które możemy zaliczyć do organiczników, no to można stwierdzić, że prawie połowa to miało pochodzenie związane z profesjami rodziców, ojca przede wszystkim, ściśle rolniczymi. Mam tu na myśli takie trzy grupy, czyli ziemianie, szlachta, właściciele majątków, dzierżawcy majątków, profesja też jak najbardziej rolnicza, zresztą też przeważnie można by powiedzieć szlacheckiego pochodzenia, czasami też można powiedzieć chłopskiego. No i chłopi, tak? Ta liczba chłopów w początkowym okresie oczywiście wśród tych organiczników była stosunkowo nieduża, natomiast czasem z roku, można powiedzieć prawie na rok, czy z pokolenia na pokolenie, liczba chłopów, którzy już byli na tyle świadomi, że należeli do tych elit organicznikowskich, a no, że należeli, to choćby świadczy to, że znaleźli się w tym słowniku, no rosła bardzo,
bardzo znaczące. Natomiast pozostałe grupy, no to ponad 50% to są rzemieślnicy, urzędnicy, inteligencja, robotnicy. Bardzo podobne dane, właściwie identyczne, można wywnioskować, czy można sformułować, czyli niecałe 50% związanych osób z rolnictwem na podstawie miejsca urodzenia, czyli wieś, po prostu urodzeni na wsi. Też niecałe 50%, ale albo aż 50% to są osoby urodzone na wsi. To oczywiście możemy porównywać, że to, co mówiłem wcześniej, iż mieliśmy, no ta ludność wiejska przeważała na początku XX wieku, to było no, 2/3, a tutaj tylko 50%. No, czyli można by mówić, że te środowiska miejskie były proporcjonalnie do ilości ludności bardziej aktywne, ale jest to oczywiście, no, no przy takiej próbie byłoby to takie, można powiedzieć, no, no błąd statystyczny tutaj może się pojawiać. Kolejna natomiast liczba to jest, proszę Państwa, zawód, czyli zawód wykonywany, proszę Państwa. I tutaj wychodziło z tych wyliczeń, że właściwie rolnictwem tak bezpośrednio zajmowało się no, około 14% organiczników, 15%. Natomiast jest to, są to dane na pewno mocno zaniżone, gdyż ta liczba musiała być przynajmniej o 15% większa. I z czego wynika ten błąd, proszę Państwa? Wynika on z tego, że duża część ziemian, głównie mam tu na myśli ziemian, no przeszła do historii nie tyle z racji swoich posiadania majątków, i które zresztą były przeważnie głównym źródłem ich utrzymania, ale z powodu aktywności, no choćby Cieszkowski bardziej znany jest jako filozof niż jako właściciel majątku. Czyli tutaj mamy tą liczbę z pewnością troszkę zaniżoną, ale też gdzieś w granicach 1/4, tak bym szacował, może 1/5 osób, które zaliczamy do wielkopolskiego organicznika, były to osoby związane, no, z, czy głównym źródłem ich utrzymania było rolnictwo, wszelkiego rodzaju zajęcia rolnicze. Również miejsce zamieszkania przeważnie było z tym związane, czyli na wsi, w majątku. Chłopi to, no to wiadomo, że w swoich gospodarstwach. Proszę Państwa, przechodząc natomiast do kwestii, jak na te kwestie rolnictwa patrzyli no, czołowi organicznicy w okresie Wiosny Ludów, to możemy, proszę Państwa, zauważyć, że już w odezwie, która się pojawiła Komitetu Narodowego do Ludu Polskiego, odezwie właśnie w marcu 1848 roku, poświęcono połowę tekstu, który się wówczas w tej odezwie pojawił, poświęcono stanowi chłopskiemu. I tutaj był taki zwrot, bardzo ogólnikowy zresztą, że Komitet Narodowy wziął pod uwagę i jednozgodnie w imieniu Polski zadeklarował. I co zadeklarował ten komitet? Że ci włościanie, którzy już posiadają własność, nie tylko ją zatrzymają, ale nadto zmniejszone będą mieli dotychczasowe ciężary do własności tych przywiązane, to jest oczywiście związane z procesem uwłaszczenia tutaj chłopów, które wówczas już trwało no, ponad 20 lat, że w tych częściach dawnej Polski, gdzie jeszcze gospodarze odrabiają pańszczyznę i nie mają gruntowej posiadłości, po odzyskaniu niepodległości Polski natychmiast nastąpi nadanie pełnej własności, czyli obiecanie nadania ziemi, że wszyscy ci, którzy grunty nie posiadają i tylko się z pracy rąk utrzymują, będą wzięci pod szczególną i troskliwą opiekę rządu, który im wynagrodzi brak własnej posiadłości i zapewni byt o wiele lepszy od tego, jaki mają teraz. No dosyć ogólnikowe, powiedzmy sobie szczerze, stwierdzenie, że podatki rozłożone będą stosownie do majątków i dochodów, tak iżby lud biedniejszy znaczną miał ulgę. I jeszcze piąty był taki punkt, że wszyscy ci włościanie, którzy w razie potrzeby staną pod bronią, dla wywalczenia Polski wynagrodzeni będą stosownie do swojej zasługi. Jeśli zaś już posiadają grunty wskutek separacji i płacą z nich czynsze, będą od tych czynszów całkiem uwolnieni. Żony i dzieci tych wszystkich, którzy pójdą do boju, będą pod opieką rządu. Czyli to była oczywiście zachęta, to jest marzec 1848 roku, czyli te wydarzenia Wiosny Ludów, których jeszcze jakie będą efekty, nikt oczywiście nie wiedział. Natomiast w odezwie Komitetu Narodowego, który wówczas się zawiązał, no tą kwestię właśnie włościańską dosyć w znaczącym stopniu ujęto.
no nie za dużo z tego wyszło. Ci chłopi specjalnie oczywiście brali udział w majątkach, tutaj no to jest dosyć szczegółowo opracowane. Natomiast no, w Gazecie Polskiej były drukowane, to jest taka ciekawostka właściwie, również opinie na ten temat strony przeciwnej. W tym przypadku generała Pfuela, Ernsta von Pfuela, który stwierdził, który skierował taką odezwę do Polaków i stwierdził w niej między innymi, że polskich mieszkańców ziemiańskich, choć w praktyce do warstwy włościańskiej, w którym nie bez ironii stwierdził, co się zrobiło z obiecanych trzech murg, obiecywano im trzy morgi, tak? Które każdemu kosynierowi po walce skończonej miały być dane. Dużo z was zamiast tych trzech murg roli dostali grób, w którym spoczywają i dużo zostało kalekami. Co, którzy wam rolę przyrzekli, nie pokazują się. Uważajcie więc, łatwowierni rolnicy, jak was wodzono i oszukano. We waszej dobrej wierze wydaliście krew za tych, którzy was w nieszczęście wprowadzili, waszą broń podnieśli przeciw waszemu królowi, który wam tyle dobra wyświadczył. No to oczywiście już mamy tutaj przykład propagandowej walki, można powiedzieć. Natomiast jak widać, doskonale sobie to było właśnie głównie skierowane przeciwko no, polskim elitom, tak, to ta wypowiedź, tak, elitom ziemiańskim. Czyli tutaj widać, że przeciwnik w tym momencie, w tych gorących dniach Wiosny Ludów, to jest odezwa tam z maja 1848 roku, czy już po Miłosławiu, po tych wszystkich ugodach jarosławieckich i tak dalej. Natomiast widać dokładnie, że z tego niebezpieczeństwa potęgi i ludu zjednoczonego z ziemiaństwem, no przeciwnik sobie zdawał bez wątpienia sprawę. No to ta zresztą wypowiedź pruskiego generała spotkała się z odpowiedzią, pod którą między innymi podpisali się Cieszkowski, Potworowski i Władysław Kościelski. No i tutaj też w Gazecie Polskiej stwierdzono, że proklamacja pana Pfuela do Włościan Wielkiego Księstwa Poznańskiego jest satyrą na zdrowy rozum. No i podkreślano, że oczywiście te żądania będą w miarę możliwości spełnione. Natomiast w Gazecie Polskiej, proszę Państwa, ta Wiosna Ludów się właśnie skończyła, no to wrzenie cały czas jakieś jednak trwało przez cały rok 1848 i 1849 i to w tej prasie, w tym czasopiśmie oczywiście swój oddźwięk miało. No i tutaj na przykład, no tutaj możemy cytować tych artykułów, proszę Państwa, które tą kwestię podnosiły, bo no było ich sporo. Natomiast na co zwracano uwagę? Tutaj taki ideowy, można powiedzieć, manifest organiczników pojawił się w sierpniu 1948 roku i wtedy właśnie jest to pewnego rodzaju powtórzenie tych wcześniejszych tez, które już od lat 30. się pojawiały w myśli organicznikowskiej. I o co apelowano? O mozolną, ciężką pracę i tutaj by takie zdanie padło, jedni będą wzbogacać kraj, podnosząc i doskonaląc gospodarstwo wiejskie, a drudzy będą brali umiejętne ręce obrót kapitałów. Inni zajmą się krajowym przemysłem, inni się chwycą różnych gałęzi handlu, tamci znowu rolnictwu i rzemiosłu się oddadzą. Bo kiedy się ojczyzna zawoła, potrzebuje całego bogactwa kraju. Darujcie mi go więc, wy, co je w waszym trzymacie ręku. A jeżeli mało się, kto wtedy odezwie? Bo połowę tego bogactwa rozmyślnie w nieprzyjaznym zostawiliśmy ręku, będzie źle. A ci, co mieszkają po wsiach, będą dzień i noc pracować czynem i słowem, aby ciemniejszych i uciśnionych braci oświecić i podnieść. Do poznania siebie i wspólności jednej ojczyzny doprowadzić. I będą ciągle tej wspólności dawać zadatki. Proszę Państwa, tu też należy wspomnieć, że Gazeta Polska była, i to jest bardzo istotne, takim organem Ligi Narodowej Polskiej. Liga Narodowa Polska działała w takiej strukturze organizacyjnej, tej centrali, nazwijmy to, upraszczając nieco, no i poszczególnych kół, które były rozsiane właściwie po całej Wielkopolsce, częściowo też po Pomorzu. Tych kół, proszę Państwa, powstało tam kilkaset w sumie, czyli właśnie w każdej miejscowości takie koła powstały.
i analiza działalności tych kół właśnie na podstawie tych dwóch, trzech roczników tej gazety, no pokazuje nam faktycznie, jaka była rola tego rolnictwa, że te zagadnienia rolnicze to były chyba najważniejsze. Zresztą tutaj osobnym, można powiedzieć, działem był dział rolnictwa i interesów włościańskich, który no był, mówię, osobnym działem całej Ligi Polskiej. Tutaj poruszano zresztą, tak apelowano, można powiedzieć, że właśnie ta Liga Polska, te poszczególne koła powinny działać właśnie w każdej miejscowości, w każdej wsi, że na ich czele powinni stawać, no właśnie ziemianie, te elity, również zwracano uwagę i jak wiemy z wielu przekazów i ze źródeł stawali na czele duchowni, czyli rola duchowieństwa tu była niezwykle istotna. Można by się zastanawiać, proszę Państwa, analizując tę gazetę, na ile istotne było rolnictwo, a na ile te profesje miejskie, nazwijmy to. I tu muszę powiedzieć szczerze, że tak jak bardzo dokładnie przeanalizowałem to czasopismo, to więcej pisano jednak o tych miejskich profesjach. Natomiast jako taką istotniejszą, prawie oczywistość, tak, traktowano, że ta wieś jest jednak podstawą. Natomiast te miejskie profesje, no to były głównie podnoszone w tej kwestii właśnie konkurencji z innymi narodami. Na wsi to wówczas jeszcze tak chyba nie groziło. Czyli co mam na myśli, że konkurencja, no na przykład w rzemiośle, tak, bo trudno tu wtedy w połowie wieku XIX mówić o jakimś przemyśle, czyli raczej chodziło o rzemiosło i o handel, no to większe było zagrożenie dominacji, czy jakiejś zdobycia silnej pozycji przez osoby narodowo obce. Mam tu na myśli z jednej strony Niemców, a z drugiej strony oczywiście ludność żydowską, akurat wówczas dosyć szybko się germanizującą. No tutaj jako taki przykład właśnie, że trzeba, być może ta wieś powinna się jakoś przeobrażać i być może część tej ludności wiejskiej powinna starać się zająć również profesjami miejskimi. To taki przykład, gdyby tylko setna część upadających lub nadto rozdrobnionych majątków była się lokowała w przedsięwzięciach przemysłu i handlu, nie byłoby po miastach naszych i połowy Niemców, nie byłoby tyle familii upadłych. Owszem, kwitnęłyby miasta polskie, zmagałaby się zamożność, młodzież znalazłaby korzystne pomieszczenie i zatrudnienie, a reszta obywatelstwa nie byłaby wystawiona na litwę tych, których własnymi wzbogacała i wzbogaca majątkami, a od których majątki obieg się wracają. Natomiast jakie takie konkretne inicjatywy proponowano dla wsi, proszę Państwa? No to cała seria takich artykułów była w Gazecie Polskiej, jak to robić i co robić, tak? I tutaj, proszę Państwa, co? No, co ta Liga Polska poprzez Gazetę Polską proponowała? No to tworzenie dla ludu wiejskiego kas oszczędnościowych, dalej zakładanie po wsiach i miasteczek ochronek, szkół elementarnych, tu przechodzimy do tego, co jest tematem naszej konferencji, drukowanie i kolportaż wśród ludu książek i prasy, a nawet proponowano wydanie takiej encyklopedii dla ludu włościańskiego, która by zawierała wszelkiego rodzaju, no takie podstawowe, niezbędne w gospodarstwie informacje. Tu zresztą zwracam uwagę, że to prowadzenie własnego gospodarstwa to jest nie tylko kwestia jakiejś wiedzy rolniczej, ale również wiedzy ekonomicznej. Czyli że to innych umiejętności, innej wiedzy wymaga się tylko od takiego, nie wiem, pracownika najemnego, a inną od gospodarza, który musi również ten rachunek ekonomiczny w jakiś sposób sprawny prowadzić. Przechodząc dalej, na co tu jeszcze, proszę Państwa, zwracano uwagę? No, zwracano uwagę również na kwestię drobnienia gospodarstw, tak, chłopskich, żeby one zbyt nie były podzielone. Natomiast zwracano
też uwagę na, znaczy najwięcej uwagi poświęcano oczywiście ludności włościańskiej, natomiast taką troską Gazety Polskiej w tych latach 1848-1850 było to, żeby na tych przemianach, głównie przemianach własnościowych, tak, związanych z tym procesem uwłaszczania i też żeby nie zakłócało to dobrej współpracy dworu ze wsią, elity ziemiańskiej z ludnością chłopską, włościańską, zwracano uwagę również na to, żeby ziemianie nie byli pokrzywdzeni przez te wszystkie pomysły, natomiast tym bardziej, że oni mają stanąć na czele ruchu uświadomienia przede wszystkim ludności chłopskiej. Tu zresztą od razu możemy sobie zadać pytanie z kontekstu wielu tych tekstów, które w Gazecie Polskiej się znajdowały, dochodzi do nas taki odgłos, że tym głównym celem, oczywiście celem było takim drobnymi, no to mogła być ta ochronka, mogła być wydanie jakichś tam kolportaż książek i tak dalej, wydanie jakiejś encyklopedii, natomiast główny no to było to uświadomienie ludności chłopskiej, tak, żeby ta ludność chłopska w ciągu tam, nie wiem, pokolenia czy dwóch zdawano sobie sprawę, ale proszę Państwa, i pisano, że to nie jest praca na rok, na dwa, na pięć, na dziesięć, tylko że to jest praca na pokolenia. To z kontekstu tego również wynikało. Natomiast przede wszystkim uświadomienie i podniesienie i moralne, i intelektualne ludności chłopskiej. To było bardzo, bardzo istotne, że o ile tak się nie troszczono o uświadomienie ludności jakiejś miejskiej, nawet z tych niższych stanów, też na to zwracano, że tam z moralnością nie jest najlepiej. Natomiast bez wątpienia zbliża się to powoli do końca czasu, już kończę. Zwracano uwagę właśnie na ten element. Proszę Państwa, również było zapis w Gazecie Polskiej podnoszono, i to tak na zakończenie powiem, podnoszono kwestię konieczności otwarcia szkoły rolniczej dla ludności, do naszej szkoły rolniczej. I tutaj przypominano inicjatywę Karola Marcinkowskiego, który już tą kwestię poruszał w latach tam 40. wieku XIX. Jak ta szkoła miałaby wyglądać? Czego miałaby nauczać? To wszystko, proszę Państwa, już w latach właśnie 1848-1850 było podnoszone na łamach Gazety Polskiej. Że to by utworzenie takiej szkoły to powinien być taki fundament. Jednocześnie oczywiście też zwracano uwagę, że musi rozwijać się szkolnictwo elementarne na wsiach, czyli natomiast ta szkoła wyższa, no to pisano często w cudzysłowie, ale szkoła już taka poważna, można powiedzieć, rolnicza, no musi być na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego otwarta. I że to musi być, co jest istotne, nie liczono tu kompletnie na władze pruskie, natomiast liczono właśnie na jakąś oddolną inicjatywę. I no Sierzkowski z Gazetą Polską miał kontakt oczywiście. Być może właśnie w tym okresie u niego ten pomysł założenia szkoły rolniczej się zrodził. Wszystko dokładniej Państwo przeczytacie oczywiście w tym referacie, który został wydrukowany w tej pracy.